Siemanko, siemanko, z tej strony Grypciu. Witam was w kolejnym odcinku z FC24 Polska versus drugi mecz barażowy, a w zasadzie trzeci mecz barażowy, bo w Finlandię zagraliśmy, Ukrainę zagraliśmy. Z Finlandią, jak dobrze pamiętam, wygraliśmy, z Ukrainą przegraliśmy. O, troszeczkę tutaj gra pomogła w tym wszystkim. No i dzisiaj z Islandią, słuchajcie, ogólnie ostatnie 5 meczów mamy jedną wygraną, jedną przegraną, jedną wygraną, jedną przegraną i tak w kółko, więc wygląda to dość dziwnie, szczerze mówiąc. Natomiast zarządzanie zespołem i pokażę wam, co zmieniłem. Po pierwsze, formację zmieniłem na 4-3-1-2. Po drugie, Świderski z Buksą wychodzą w napaści, Szymański na wysuniętym pomocniku, Grosik, Szymański i Zieliński z tyłu, Frankowski, Bednarek, Kiwior i Cash w obronie, i to w sumie taki standardowy zestaw u mnie, jak dobrze pamiętam. Sięgam pamięcią? Wydaje mi się, że tak. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na ławkę tym razem dałem sobie i Milika, i Lewandowskiego, więc dam lewemu jeszcze szansę, natomiast zobaczymy, co tak naprawdę to przyniesie, nie? Jakby nie było. Więc ruszamy, słuchajcie, tylko dla przypomnienia na samym wstępie chciałbym wam przypomnieć o... Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i komentarza, bo to podbija zasięg filmu i tym sposobem mogę dotrzeć do większej ilości ludzi. Więc jeśli wam się podobają moje mecze, moja twórczość, generalnie to, co robię, no to wiecie, co macie zrobić. A tymczasem, let's go! Let's go, słuchajcie, mecz wyjazdowy i jedziemy z Islandią, moi drodzy, i jedziemy z Islandią. Nie ma miękkiej gry, oj, zaczęli mocno. Gudmundsson, Gunnarsson, uwielbiam te islandzkie, bo oni mają wszyscy son na końcu, nie? Tutaj specjalne pozdrowienia dla Mati Sonka w tym wszystkim. Jak już tak o sonach mówimy, to no. No i oczywiście pozdrawiam wszystkich wspierających też, a tymczasem Stampen. Oj, 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 dobrze wypchał go Frankowski. No i tu trzeba się obudzić, słuchajcie, tu trzeba się obudzić. Dobre rozegranie do Grosickiego. Grosicki jeszcze pięknie ze Świderskim. Świderski będzie kontynuował rajd. Nie ma za bardzo z kim zagrać, obraca się. Podanie i... No nie, no błagam cię. No Buksa, no nie tak. No patrz, chłopie. Ten długi słupek to miałeś jak marzenie, nie? No tylko trzeba było trafić. Wow, no i kurwa, Buksa w tej... Buksa w odbiorze piłki jest słaby. Nazywajmy rzecz po imieniu, jest po prostu słaby. Kiwior do Matiego Kesha. No i Mati Cash na linii tutaj niebezpiecznie, wręcz bym powiedział. Dobrze Zieliński, dobrze Szymański. Szymański do Szymańskiego. I jeszcze Szymański z Frankowskim. Frankowski będzie odgrywał do Grosika. Grosik! I jeszcze Grosik. Grosik i... Mamy to! Jest Świderski 1-0. To się nazywa dobre rozegranie. Więc jeśli w 9 minucie my strzelamy pierwszą bramkę, to trzeba powiedzieć wprost, mam nadzieję, że w barażach trafimy na Islandię. Bo inaczej może być ciężko, nie? Bo inaczej może być ciężko. A fajnie by było, mimo tego, że nasza drużyna gra jak gra, no jednak jest to nasza drużyna. Dobrze, żeby zagrali, kurna, na tym euro, nie? Mimo wszystko. Wow, 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 niepotrzebny ten faul. Dobrze. No i jest faul, kurna. Dobra, rozbiegajmy się stąd. Dobrze, dobrze, na spokojnie. Tak jest, Świderski. Świderski jeszcze przy piłce. Świderski, no i Ingansson go tu dupnął, cholera, no nie możemy tak grać, no. O, dobrze Kiwior. Dobrze, Kiwior jest dość szybki. Dobra, Frankowski. Odegranie do Grosickiego. Grosicki jeszcze. Z Buksą, Buksa. Z Zielińskim, Zieliński do Kesha przerzuca. Cash, bokiem boiska, Cash. Odgrywa do Świderskiego. Świderski jeszcze do Grosickiego. Grosicki! Ajajaj. No ale próba była dobra. Próba była dobra. No i co teraz mamy? Oj, oj, oj. Ale się wypuścił z tą piłką. Dobra, no nie możesz mu dać. Nie możesz mu dać. Bardzo dobrze, Bednarek. Tak jest. Kesha asekurował i tym sposobem odbieramy piłkę. Tymczasem Zieliński. Zieliński jeszcze tu z Szymańskim. Szymański. Do Buksy. Buksa. Do Frankowskiego. Frankowski. Frankowski, on nie ma za bardzo z kim zagrać. Frankowski z Szymańskim, Szymański traci tą piłkę. Ale... Z faulem!
O, to mi się podoba, z 25 metrów. No tu by się przydał ktoś, kto po pierwsze strzela z prawej nogi i strzela w miarę celnie, tylko nikogo nie ma takiego jak Szymański. Ale równie dobrze radzi sobie Grosik, więc spróbujmy. O kurna, Kamil, ty jesteś taki wielki, że ja nie widzę celownika, wiesz? No dobra, trudno, Grosicki. Grosicki, przymierza się, Grosicki! O Jezus Maria, o Boże. O Jezus, o Boże, taka sytuacja zmarnowana. No lepszego, szczerze, lepszego miejsca na faul, no nie mogliśmy sobie wymarzyć, nie? Naprawdę, no nie mogliśmy sobie, ojojoj, a propos fauli. Ajajaj, żółta kartka dla Kiwiora. Głupi był ten faul, głupi, niepotrzebny w ogóle. Oczywista oczywistość. Kurna, no... Niepotrzebny w ogóle ten faul, no ale akcja zatrzymana, więc no to jest jakiś plus na pewno. Dobrze, Wojciech, wow! Ale zajebał salto. Dobra, Frankowski będzie próbował tutaj rozprowadzić akcję. Do Grosickiego, Grosicki, nie bardzo ma co zrobić. Grosicki, no nie do niego, mocniej trzeba było troszeczkę. Troszeczkę mocniej byłoby idealnie. Wow, jaka wrzuta nad głową tej pomocnika. Ojojojojojojoj. Dobrze, Kiwior, ale... Nie w ten sposób, Jezus Maria. Ja pier... Ale farta mieliśmy. Ale farta mieliśmy, bo to byłby remis. A tymczasem Mati Kasz będzie rozgrywał tutaj. Nie za bardzo ma do kogo zagrać. Na spokojnie do boku, do Frankowskiego. Frankowski ze Świderskim. Świderski tutaj podkoszony. Ajajaj. Nie za dobre to podanie Grosickiego. No dawaj, 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 dawaj. Przejmij mu, przejmij mu, przejmij mu. A, nie tak. Oj. Niepotrzebnie, niepotrzebnie. Dobra, dobra, dobra. Stampsen, oj. No nie możemy tak dawać. Brawo, Szymański, brawo! O to chodziło, dokładnie tak. Świderski. On musi mieć z kim grać. Świderski, do Frankowskiego, do boku. Frankowski, Frankowski. Już zmęczony masakrycznie. Do Szymańskiego, Szymański strzał i... Nic z tego, jeszcze Świderski próbuje dobijać, ale... Rzut rożny. Przez moment myślałem, czy tam karnego nie będzie. Bo to kurna, no takie, tak pachniało tym karnym, pachniało. Nie wiem, a ktoś się ruszy, kurwa, do tej piłki? Mało was tam? Nie wiem, Grosicki zaspał trochę. Grosik. Z Frankowskim, Frankowski, jeszcze. Frankowski. Aj, niepotrzebny ten, niepotrzebne to podanie. Beznadziejne totalnie. A nasi będą się wracać, czy oni jakby to w dupie mają, tak totalnie teraz? Dobrze, przejęcie Bednarka. Bednarek. Bednarek, oj, stracił piłkę. Niepotrzebnie. Ojojoj, Gudmundsson, co ty robisz? Na spokojnie, dobre podanie. Do Frankowskiego, Frankowski. To trzeba... Oj, kurna, no na drugą stronę chciałem powiedzieć, że to trzeba przerzucić. Grosik, nie, to Frankowski, jeszcze próbuje, próbuje, no. Przejmij mu tą piłkę, no. Odbierz mu ją, no odbierz. Oj, podanie do środka? Ale Wojciech był tam na miejscu. Kurna, Wojtek. Ale ty nam dupsko ratujesz dzisiaj. No, trzeba to wybić. Trzeba to wybić. Dobrze, Wojciech, dobrze, dobrze. Na spokojnie. Na spokojnie. W razie czego też faul był, także jak coś, to damy radę. Dobra, odegranie do drugiej strony. Przerzucenie. Zieliński do Kesza. Kesz, no on nie ma z kim zagrać. No nie ma z kim zagrać, no. On sam tym bokiem boiska musi rajdy prowadzić. Tylko, że znowu, no to jest takie, wiecie, zgubne trochę mimo wszystko. Buksa do Szymańskiego. Szymański! Co on strzelił? Ło kurwa, co on strzelił? Ja pier... Wow! I to jeszcze tuż przed zejściem do szatni. Co on tam dupnął? Ja chcę to jeszcze raz zobaczyć. Zobaczmy powtórkę. Widać, jak ważne jest wczesne zbudowanie przewagi, tworzenie okazji. Ale zajebał w słupek. Dzięki swojej grze mają bramkę. Jo, pierdziul. No, to był naprawdę dobry gol. Trzeba przyznać, to był naprawdę dobry gol.
Dużo w nim szczęścia, to na pewno. Ale był naprawdę dobry. Naprawdę, słuchajcie, był dobry. A tymczasem, pierwsza połowa skończona, coś by trzeba było zmienić. Kiwiora byśmy wymienili za Wieteskę, bo ma żółtą kartkę, więc wypadałoby to zrobić. Może byśmy wprowadzili Skurasia za Grosickiego i przerzucili go z Szymańskim na drugą stronę, z Zielińskim, przepraszam, na drugą stronę. Napastników jeszcze nie wymieniam, choć Świderski mógłby zejść w sumie już. Ja tak patrzę, tempo fizyczne, no jeszcze troszkę jeszcze mają tych sił, ale nie tak dużo, kondycja 81-80. Frankowski by tu się wypadało, też by Frankowskiego tu zmienić. Tylko za kogo? Za Kamińskiego. Zróbmy tą zmianę i zostaną nam dwie zmiany. Czyli akurat albo kogoś w pomocy, albo kogoś w napaści byśmy jeszcze później wymienili. I zaczynamy sobie tą drugą połowę, słuchajcie, a ja przypominam wam, że jest możliwość wspierania kanału, także zachęcam was do tego. A tymczasem lecimy dalej. No póki co 2-0, więc naprawdę dobry rezultat dla nas. Trzeba w tą pierwszą połowę wejść ze spokojem, z chłodną głową. I nie dać się zrobić. Kamiński. Musi mieć z kim zagrać do Szymańskiego. Szymański jeszcze kurna do swojego brata chyba. Ja nie wiem, jak to jest z tymi Szymańskimi. Czy oni są braćmi? Czy to jest po prostu zbieżność nazwisk? Jest z was ktoś, kto byłby w stanie mi to powiedzieć? Bo to mnie zawsze w sumie ciekawiło, a nie byłem w stanie tego nigdy sprawdzić. A tymczasem Bednarek stopuje Islandię w ataku. Bednarek, ale on nie ma z kim grać. Bednarek do środka. Do Szymańskiego. Szymański jeszcze ze Skurasiem. Skuraś do Kesza, ale nie dochodzi to podanie. Dobre podanie, znaczy dobry odbiór, przepraszam, dobry odbiór Szymańskiego. No i tu powinien być odbiór jakiś. Tu się powinno coś wydarzyć. Jak dobrze, że ten Szczęsny tam jest, słuchajcie. A tymczasem wrzutka. Kamiński wybija to głową. Kamiński, Świderski teraz. Świderski będzie próbował. On nie ma za bardzo z kim, ale podaje do Szymańskiego. Szymański w pole karne. Szymański jeszcze zatrzymuje się. Niepotrzebne to podanie, ale... I jest gol, słuchajcie. 3-0. Jest naprawdę dobrze, muszę przyznać. Że jest naprawdę dobrze. No jakbyśmy tak zagrali faktycznie w tych barażach, jeśli trafimy na Islandię, to myślę, że no, można by było naszą drużynę nawet pochwalić w tym wszystkim. Buksa, ale po co tak mocno? Przecież ja delikatnie kliknąłem. Po co to tak stało? O Jezus, niepotrzebny ten wślizg. Jeszcze Skuraś przy piłce, ale będzie żółta kartka dla Matiego Kesza. Ajajaj. No niepotrzebna ta żółta kartka, no niepotrzebna. Z jednej strony, no, kurde, no powiem szczerze, że taka... Ta żółta kartka taka wątpliwa jest. Można było jej nie dawać. No ale rozumiem, że dał, no jednak jest to druga połowa już, to już... Wiadomo, że trzeba stopować, ojojoj! No i teraz problem z tym Matikeszem z żółtą kartką, nie podoba mi się to. Oj. Co za rozegranie! Co oni zrobili? Co Tajsandia zrobiła? Co to kurna było za... O kurna! Nie, takie bramki, szczerze... Takie bramki mogę tracić. Bo to była naprawdę dobra akcja. No ale 3-1 tym sposobem. 3-1, jeszcze trochę meczu nam zostało. Jakby nie było, 62 minuta. Kamiński. No, trzeba troszeczkę spokojniej to zagrać po prostu. Z Zielińskim. Zieliński! Do Świderskiego, Świderski! Jeszcze odegranie i gol!
Mamy to! 4-1! Buksa strzela bramkę! No! Szybka kontra, szybki rewanż za tą bramkę, można by rzec. Bardzo mi się podoba ten duet, słuchajcie, Świderski z Buksą. Mimo tego, że oni nie mają jakiegoś niesamowitego overalla, to naprawdę dobrze na tym boisku się rozumieją. I to jest naprawdę zdecydowany plus. No i teraz zobaczymy. Islandia się będzie brała do ataku. No. Tutaj Matti Cash przy rogu boiska, ale został wykiwany. No, ale to trzeba odebrać, to trzeba odebrać. Nie chcę X-a klikać, bo zaraz znowu karny będzie, nie? Oj, mamy rzut rożny. Trzeba się przesunąć Zielińskim bardziej do środka. Asekuracyjnie. No i dobrze, Kamiński, pewnie, że tak. On musi mieć z kim zagrać, a póki co jest słabo. Dobra, wrzutka do środka. Tutaj Szymański z Zielińskim. Zieliński, on nie ma z kim grać znowu. Zieliński, podegranie do Kamińskiego. Kamiński do środka, do Szymańskiego. Szymański do Buksy, Buksa! I bramkarz na miejscu. No ten Runarsson nie jest zły, jeśli chodzi o bramkę, ale nie jest też idealny i to widać po rezultacie. I aj, Świderski, no plan był dobry. Plan był dobry, wykonanie było... Wiecie jakie. Dobra, oj, myślałem, że zagra to jeszcze tą główką. Niepotrzebny ten faul Bednarka. Zdecydowanie niepotrzebny. No i jeszcze, no tutaj by trzeba było to przejąć. Oj, 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 niepotrzebnie Bednarek. Coś ten Bednarek taki strasznie faulujący dzisiaj. Johannesson rozgrywa, wrzuca w pole karne i... Co kurwa? Co to było? Co to była za bramka, słuchajcie? I teraz widzimy raz jeszcze tę bramkę. No, trzeba powiedzieć, że ładne to uderzenie głową, dostatecznie mocne... Ale to dupno, w ogóle wyskoczył... Ktoś z nim razem wyskoczył i on nie dosięgł, a tamten był niższy i dosięgł? A Buksa razem z nim. WTF Buksa, naprawdę. Naprawdę, no słabo, słabo Buksa, no jest jak jest. Ajajaj. No trudno. Trzeba się ruszyć, słuchajcie, trzeba się ruszyć. 4-2 to jest nic straconego. Jakby nie było, dalej prowadzimy, nie? Tymczasem Kamiński. Kamiński tutaj rajdem próbuje, ole, odegranie do Buksy, ale ten nie opanował piłki. Ajajaj, a to było takie dobre zagranie. To było takie dobre zagranie, szczerze, że to mogła być fajna bramka z tego. Oj, ale tu... Tu trzeba żyć troszeczkę, chłopaki. Zieliński, odegranie do Szymańskiego. Szymański zgubił się z piłką. Jeszcze odegranie do Buksy, Buksa! Ajajaj. No, Buksa na pewno musi popracować nad podaniami, bo to jest zdecydowanie jego słaba strona. Oj, tutaj jeszcze Matti Cash będzie próbował, dobrze. Dobre przejęcie. Matti Cash wrzuca do środka, do Bednarka, Bednarek. Do Zielińskiego, Zieliński, jeszcze będzie kiwał, Zieliński. Do Kamińskiego, Kamiński, bokiem boiska, Kamiński. Rozbiega to, Kamiński wrzuca. I... Świderski, taka sytuacja! Troszeczkę inaczej. A bo tu bramkarz dotknął. O, to ja nie wiedziałem. Szymański wrzuca i... A, nic z tego. Nie było tam nikogo, kto by zamknął tą akcję. No słabo, słabo to wygląda, słuchajcie. Słabo to wygląda z tej perspektywy. No, tu, ale to nie można tak go puszczać. Sigurdsson przy piłce. Ale Wieteska przytomnie, na spokojnie, bez stresów niepotrzebnych. Tak jest, dobrze, Zieliński. Zieliński bokiem boiska, Zieliński. Odegranie do Świderskiego. Świderski jeszcze do Szymańskiego. Szymański pogubił się z tą piłką. Naprawdę, gdyby oni się nie gubili z tą piłką, myślę, że 8-2 by tutaj już było. I to bym nie przesadził, jakbym powiedział, że 8, naprawdę.
Ajajaj. Na spokojnie. Na spokojnie. Mati Cash z Haraldsonem. Dobrze, do Bednarka. Bednarek. Skóraś. No i koniec, słuchajcie, koniec. Mamy to. 4-2. Tym samym sposobem Polska awansuje do Euro 2024. Tego byśmy oczywiście chcieli, prawda? Natomiast czy to się sprawdzi? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Spójrzmy sobie jeszcze na statystyki. 4-1, no 4-2. I w sumie według statystyk 4-2 to jest uczciwy rezultat meczu. I przynajmniej teraz nie czuję się oszukany przez grę, tak jak w przypadku poprzedniego meczu i tak jak w przypadku meczu z Francją. Teraz czuję, że ta gra była naprawdę sprawiedliwa. Naprawdę sprawiedliwa, więc nie wiem, co tam się wydarzyło, tak szczerze mówiąc. No ale cóż, dokładność podań w ogóle 86%, no tylko celność strzałów mogłaby być troszeczkę wyższa, więc naprawdę dobry mecz. Mam nadzieję, że tak samo uważacie. Słuchajcie, jeśli wam się podobał ten mecz, jeśli podobał wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Jeśli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie ten kanał. Możecie też wspierać mnie i kanał w rozwoju, w kolejnych filmach pod przyciskiem wesprzyj. To tyle na dzisiaj. Dziękuję wam bardzo. Do następnego. Na razie. No i cześć.